Cześć. Ułożyłem dla was wiersz. Miał być specjal na 500 subów, ale nie będzie, bo stwierdziłem, że jako duży kanał nie bawię się w tak małostki jak 500 subów. Specjal będzie na subów 1000. Koniec wiersza. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak mówiłem, przekroczyłem 500 subów, za co wam serdecznie dziękuję. Myślałem nawet o jakimś specjalu, by tutaj zrobić. Niemniej mówię, stwierdziłem, że kurczę, no jestem takim dużym kanałem, nie bawię się w takie małostki i tak dalej jak 500. Natomiast mogę obiecać, że jeżeli osiągnę 1000 subów, to zrobię mega fajny bonus. I nie tylko jako jeden odcinek fajny, ale mogę wam wtedy obiecać, że przy 1000 subów zrobię cały tydzień odcinków, czyli aż 7 odcinków będzie z radości pod rząd. No, chyba warto w tym momencie zostawić mi tam właśnie subskrypcję, po to, by doczekać tego czasu, gdy na tym kanale będzie taka ilość filmu tylko w jednym tygodniu, a i jakichś materiałów specjalnych. Ale my dziś nie o tym. My dziś spotykamy się kolejny raz na tym kanale z firmą Lele i Hero. Tutaj Bad Girl, a właściwie w tym wypadku jest to Super Power. Nie no, ona się chyba tak nie nazywa, nie? To jest faktycznie Bad Girl chyba. Opcji tutaj mieliśmy tyle tak naprawdę do wyboru. Patrzcie, całkiem dużo nam to Hero przedstawia. Co ciekawe, ta seria ma w ogóle numerek oficjalny. Lele dotychczas były klockami, bo to wcześniej już u mnie było na kanale, które faktycznie swego czasu były najlepszymi klockami. O, to jest jeszcze ciekawe. Wszystko to jest w sumie ciekawe oczywiście. Były najlepszymi klockami, później zostały one pobite przez inne klocki. No ale cóż, dzisiaj do nich wracamy trochę z dwóch powodów. Raz, że faktycznie to w mojej historii gdzieś tam w tym pudle właściwie są najstarsze klocki. Mam jeszcze jedne Lele od Pawła, ale to one też niedługo będą. Są to najstarsze, mówię, klocki. Więc wypadałoby od tych starszych też zacząć. Dwa, ostatni mi czas na moim drugim kanale, czyli Lego grał. No, jeszcze Lego grał. No, nieważne. Ogrywam sobie grę Lego DC Super Złoczyńcy. Serdecznie was zapraszam w tej chwili wejść tam na kanał. Gra odnosi się oczywiście do uniwersum DC. No i Batgirl jest osobą, która nam się zresztą pojawiła. Nawet z nią walczyłem jako z Wall. Także nabrałem ochotę na takie super bohaterskie klimaty. Tą paczuszkę dostałem od widza, tutaj ładnie zdarcenę by nie było. Mówię, klocki, Lele to czysta najlepsza ocena, ale nie gadajmy, bo będzie przegadany odcinek. No otwórzmy, zobaczmy. Całkiem ciekawy konstrukt, w ogóle jakaś beczka, jakieś śmigło w ogóle. Włodne beczka to ma być. Myślę, że tutaj jakościowo nie będzie... O, to zaklejone. Nie będzie tutaj jakby zaskoczenia kolejnego. Klocki jakościowo raczej będą dobre, no bo to jest dokładnie ta sama seria, gdzie dostałem też tamtą paczkę, która była dobra, a swego czasu mówię, nawet najlepsza podróbka, z jaką miałem do czynienia. Na środku znajdujemy klocuszki bardzo twardej folii. To mnie zadziwia, że oni wszyscy mają lepsze folie niż kurde Lego. Co jest ciekawe, wow, pelerynka nawet ma swoją folię, no, proszę, proszę. Klasa. I moim zdaniem to jest, kurde, głupio powiedzieć, lepsze niż to z Lego, bo co prawda z Lego ma za zadanie, to jest to z Lego, za zadanie zabezpieczyć to pelerynę przed jakimś uszkodzeniem i tak dalej, przed pominięciem przede wszystkim, to nam w żaden sposób nie zabezpieczy, ale no, nie wiem, czy jakoś bardziej mi się to po prostu podoba, taka pelerynka niż to Legowe, ale weźmy Lego z tego, bo nie o tym jest ten kanał. Instrukcja, o dziwo, tylko jedno przygięcie ma, no, Lele, starasz się tylko jedno przygięcie, jak w ogóle, jak to się w ogóle, no nie, coś tu zatarło, no nieważne. Instrukcja, no taka klasyk słabości bym rzekł, jeżeli chodzi o tutaj wielkość rysunków. Patrzcie, ile pustej przestrzeni zostawili. Spokojnie te rysunki mogli zrobić większe, było najbardziej czytelne. Natomiast tutaj szkołą podróbek nielegowych jest fajnie zrobione to, że wiecie, kolejny krok jest pokazany, co w tym momencie tylko dokładamy, tak? A nie jest całość. I dobrze, bo w podróbkach jest to mega ważne, by się tutaj nie pomylić z niczym. Także instrukcja. No to już lepiej, to już bardziej ładnie rozłożyli, niemniej spokojnie mogli dużo większe zrobić, tak? Te rysunki, nie oszukujmy się. Otwórzmy sobie wszystko po kolei. Teraz i na waszych oczach, bo o dziwo, tu zdecydowanie częściej i bardziej i chętniej nawet otwieram na waszych oczach paczki i speedbuilduję, tak? Chyba, że slow build zrobimy może. Widzieliście w ogóle ten film na moim drugim kanale o 7 metod budowania z Lego? Pewnie nie. Patrząc na ilość wyświetleń. Nadróbcie. A pelerynka. Testujemy. Nie. Jakość całkiem dobra. O dziwo, tu jest takie
Nazwą to bardziej zamszowe. Jest inna z tej strony, inna z tej. Tu jest takie zamsz... W ogóle wow! Że tak się da? Lego nawet chyba tak nie robi. Tu jest taki zamsz, tu może będzie ładnie widać. Taki mięciutki zamszyk. Jak to się ubrudzi, to już się nie dopierze, ale pal licho, nie o tym mówimy. A tu jest właśnie tak jak Lego, taki inny materiał. Bardzo ciekawe, że jest pelerynka. No, pierwszy duży plus na starcie. Klocuszki. Mówię, jakość... twarda ta folia, ciężko ją rozerwać. Jakość klocuszków... Myślę, że mnie już mówiłem, nie zaskoczy w żaden sposób. Ale pomacajmy jednak. Co tu jest? Czemu oni to zrobili? Czemu ona jest cała złożona bez rączek? Już nie mogli rączek dołożyć? Ma podwójną główkę, natomiast patrzcie, spójrzcie, tu jest jeden jej wyraz twarzy. Ten kolor skóry, taki trochę jakby no... Była imigrantem, no bez kitu. No dziwny kolor skóry. A tutaj też widoczne to szycie na twarzy prawie, w sensie, wiecie, jak mówię o tej linii tu. No ale z tyłu spoko, nadruk całkiem jakościowo, no mówię, no lele, tak, jest to dobra podróbka. A z drugiej strony też w miarę spoko. Co ciekawe, kawałek też tego nadruczku jest na gaciach, tak? Więc gacie raczej, jeżeli chodzi o jakieś mocki, no nie, ciężkie do wykorzystania będą. Nadruk w miarę spoko. Nie ma się co czepiać. Co prawda ten tu jej dekolt taki dziwny jest też. Nie wiem, co jej się stało w tenże dekolt. No i więc strasznie śmieszne jest to, że ma osobną rączki całkowicie, tak? Ale patrzcie, lele zrobiło nadruk na rączkach. No, jak na podróbki, to jest coś. I na boku, ale zaawansowana technicznie technologia. No, nie powiem, tu zdecydowanie chyba lepiej, bo w tej pierwszej podróbce, czyli bluszczu, Poison Eevee, tego nie było, mi się wydaje, prawie że na 99,2%. Nadruczków na butach tak z boczną i tu nie, super, w ogóle wow. No i buźka, no sami widzicie, tak? Tutaj nie wiem też, czemu ona ma wąsy. Ej, ona ma wąsy. Ona ma fioletowe wąsy. Nie, dobra. Ej, co jej się stało w twarz? Nadruk tu jest spoko, ale ona ma wąsy. Tu nie ma wąsów. Ale czekaj. Czemu ona ma wąsy? Co to za bolec? Po co jej ten bolec? Co to ma symbolizować? Co? Nie, dobra. Chyba trochę zbyt wcześnie pochwaliłem tą figurkę. Kurde, ten bolec wszystko psuje. Przyjrzyjmy się jednak, no widzicie sami, jak to wygląda. Nie, nie jest źle. Poza tym, że jeszcze trochę te oczy to tak ledwo jej wystają z tej maski. Jakby włożyła maskę po starszej siostrze. Na szczęście maska zasłania wąsy. A miało być tak pięknie, nie? Kurde, fajnie jest, o ile chodzi, mówię o to, to jest ekstra. W ogóle jak tą pelerynkę teraz założyć? Miąższem do środka, tym czy na zewnątrz? Czy miąższem, wiecie, o czym mówię. Zostawmy tą wersję z wąsami. No nie, mogło być pięknie. W masce jest lepiej, mówię, no poza tym, że jest po starszym bracie, siostrze i te oczka ledwo są widoczne. Ale no. I co ten bolec symbolizuje? Ja nie wiem. Jakość kloca... identyczna, jak już mówiłem, o dziwo też beczka jest w ogóle zamknięta. Po co? Czemu? I czemu taki ten bolec jest tu inny? Otwierana jest na szczęście. Fajna, bo sama beczka nawet, wiecie, jakby kupić ich więcej, można by rzucić do moca Lego i nikt by się nie kapnął, że to jest podróbkowa beczka. Serio, jakość jest naprawdę dobra. Ale to już wiemy po otwarciu tego. Dobra! Patrzcie, o ja ignorant, o ja biedak, nigdy nie miałem z Lego tego i nie wiedziałem, że to jest po to. Nie, no to teraz to szapoba, teraz to fajnie, nie, teraz to ekstra jest, no. Teraz to jest klasa. Co ta auto ostrość dzisiaj tak wariuje? Teraz to jest naprawdę klasa, nie, od razu lepiej. Zbudujmy sobie pojazd oczywiście na Spoiled Buildzie i będziemy patrzeć, jak sam pojazd się sprawia. I już. Co skrajnie ciekawe dla mnie, skrajnie naprawdę ciekawe. Nie ogarniam tego, ale chyba dokładnie tak samo jak pracownik firmy Lele. No kurde, takich zapasów to nikt nigdy nam jeszcze nie dał. Patrzcie, 6? Nie, no ja coś musiałem źle zrobić. Nie, no nic źle nie zrobiłem. Nie ma tu kompletnie wykorzystania tych, chyba że z jakiejś większej konstrukcji, ale nie ma żadnej informacji o tym.
No naprawdę, takich gratisików LEGO, ucz się, bo mówię, takich gratisików nie daje nikt. No ja się tu przyglądam, ale absolutnie, to jest do niczego. Nie no, super, bo do miasta to się ekstra przyda w ogóle mojego WTF City i tak dalej. Sam więc pojazd to jest coś takiego. No, grube WTF, innymi słowy, moim zdaniem. Jeszcze się przyjrzę, ale nie moim zdaniem. Zacznijmy od tego, że co to w ogóle jest? To jest podwodne, powietrzne... Jeszcze raz muszę, wybaczcie, jeszcze raz sprawdzam, ale nie. Nie ma tu nic z wykorzystaniem tych. Podwodne, powietrzne, nie wiem, rysunek mówi, że tunelowe. Więc widocznie to jest tunelowe. Co ciekawe, no konstrukt, mówię, no nie no, taki niby podwodny, wiecie. Kierownica tam chodzi luźno. No, konstrukt jak na WTF, przystało WTF, możemy powiedzieć, patrząc na to, zastanawiając się, do czego to służy. Troszkę mnie boli to, że ten żółty tak to jest widoczny. Szkoda, że ten element tutaj, wiecie, nie był czerwony. Wyglądałoby to zdecydowanie ładniej. Jakość jest jak najbardziej okej, mówię, do jakości. Po raz kolejny możemy się przyczepić. W ogóle teraz jeszcze dostrzegłem, że ona ma taki bat rzucacz oczywiście ze sobą jeszcze. Też całkiem sprawnie, ładnie wykonany. Jakość jest więc czymś, na co narzekać nie będziemy. Więc jeżeli chcemy kupić sobie podróbkę, Lele nas jakością nie zawiedzie. Hipek się nie rozpada, klocki raczej nam się w ręku nie rozlecą. Trzyma się to fajnie wszystko i tak dalej. Natomiast no... No... Nie no, jest spoko jak na podróbkę. Jeżeli to chyba tam chyba 7 zł kosztuje, czasem może idzie znaleźć taniej, to jak na podróbkę jak najbardziej okej. Pierwszemu Lele dałem chyba 8 i tutaj podtrzymuję absolutnie tą ocenę, bo nie oceniamy konstrukcji, która jest chyba na 2, naprawdę absurd totalny. Natomiast wiele zaskoczeń typu nadruki na bokach, nadruki na butach, no ten wąs pomijam absolutnie. No i ta ilość elementów dodatkowych w ogóle, no wow, nie? No fajnie, LEGO się powinno od was uczyć. No także mówię, podtrzymuję ocenę 8. Jeżeli chcecie bawić podróbkami, po raz kolejny Lele mogę wam polecić, przy czym dalej Xippo jest firmą najlepszą. No więc zbudowałem sobie ją, bo tak jak mówię, ostatnio gram w to DC Super Złoczyńcy. Serdecznie was zapraszam teraz na ten kanał, oglądajcie tam też tą grę oczywiście. Patrzcie, jak gra naprawdę fajna, wciągająca. No a cóż, a my z Bad Girl lecimy do miasta. No, ciekawe co tam nawojuje. Dzięki za kolejny wspólny odcinek i widzimy się już wkrótce, bye!